się też bardzo, bardzo cieszę, że z Państwem się mogę spotkać. Zresztą ojciec Szymon powiedział drugi raz, a jak ja sobie policzyłem, to jest trzeci raz. I tak bardzo się też cieszę, bo przyznam się Wam, że zawsze takie spotkanie z Wami to jest jakiś moment też dla księdza, dla mnie, takiej refleksji i takiego, powiedziałbym, przemyślenia czy swojego kapłaństwa, czy w swojej misji wobec Was, no, że mnie po prostu to dyscyplinuje, że jakby nie pozwala właśnie to, co ojciec Szymon mi się powiedział na kazaniu, zasnąć w tej wierze. Dlatego dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i cieszę się już, że po prostu jest w tym jakaś mobilizacja. Ten tytuł rzeczywiście jest bardzo długi, może w związku z tym też mało zrozumiały, ale przyznam się Wam, że problem, który widzę i który chciałbym, o którym chciałbym Wam powiedzieć, jest dla mnie coraz bardziej istotny, dlatego że pracując właśnie w tym domu rekolekcyjnym, który rozwija się przede wszystkim dlatego, że coraz więcej osób tam przyjeżdża i coraz więcej osób po prostu przyjeżdżając przywozi swoje pytania, coraz częstszym pytaniem jest pytanie mianowicie o nadzieję chrześcijańską. Ludziom po prostu w tych środowiskach, w których przyjeżdżają, tam gdzie pracują, tam gdzie żyją, coraz trudniej jest uzasadnić swoją nadzieję wobec ludzi czy z ludźmi, z którymi przyszło im żyć. I też wobec, myślę, młodych ludzi, przyjeżdża tam sporo szkół na rekolekcje, coraz trudniej przynajmniej wysłowić się w taki sposób, żeby młodym ludziom wytłumaczyć, dlaczego warto żyć i dla jakiej nadziei warto żyć. Bo widzicie Państwo, to jest tak, że ksiądz oczywiście może mówić, popatrzcie, ile mam tutaj kartek w tym swoim zapisie, mógłby odgrzebywać różne mniej lub bardziej udane kazania, homilie, ale tak naprawdę nadzieja jest właśnie czymś żywym. Jest ciągle takim pytaniem, które w zasadzie wymaga od Ciebie codziennie takiego uzasadnienia. To znaczy, jeśli masz, że dzisiaj, jutro musisz w jakimś sensie je na nowo znaleźć, to nie da się odgrzewać, prawda, jak jakąś zupę w nieskończoność. I przyznam się Państwu, że nie mam żadnych wątpliwości, że to, żeby ksiądz czy osoba, która chce uzasadnić, dlaczego Pan Bóg jest ważny, dlaczego warto się nim interesować, musi mieć bardzo poważne podstawy, żeby taką nadzieję a propos Boga, a propos Jego za chwilę móc głosić. I to jest pewna trudność, z którą się z Wami chciałem podzielić. To mi się wydaje dzisiaj bardzo ważne. Tak sobie dziś też pomyślałem, jak dzisiaj zobaczyłem tutaj Was i na mszy świętej i teraz jak tu siedzicie. Czym Wy tak naprawdę żyjecie? Czym się tak naprawdę karmicie? I nie chodzi o te wszystkie rzeczy bardzo poprawne. Jesteście na mszy, czytacie Pismo Święte, pewno rozmawiacie, macie pewno bardzo ważne jakieś różne sprawy, zaangażowania i one są też dla Pana Boga ważne i ze względu na Pana Boga, a jednak jestem bardzo taki właśnie ciekaw, na ile w tym wszystkim da się rzeczywiście zobaczyć, ujrzeć to, czym żyjecie, a co nastąpi za chwilę. Nie dzisiaj, ale za chwilę. Bo wydaje mi się właśnie, że to, z czym się spotykam i wśród młodych ludzi, i wśród tych pytań ludzi przyjeżdżających, dorosłych, którzy mówią o swoich środowiskach pracy, o swoim miejscu, że trudno im jest czasami żyć w swoim miejscu, odnaleźć to swoje miejsce pośród ludzi, ponieważ spotykają się właśnie z obojętnością na to, co potem. Z dużą uwagą na to, co jest teraz, ale z ogromną obojętnością czasami na to, co jest potem. W zasadzie najtrudniej jest żyć wobec ludzi z ludźmi, którym coś jest obojętne, a szczególnie obojętne właśnie rzeczy, powiedziałbym, przyszłe, które w zasadzie się już dzieją, prawda? No właśnie, to stąd sobie tak pomyślałem, może warto się liczyć z tym, co będzie potem i warto sobie to dzisiaj dookreślić. A ja wiążę, proszę Państwa, to oczywiście z Bożymi obietnicami, bo to może od razu zacznę od takiej ilustracji. Ucząc w szkole miałem kontakt z taką nauczycielką, która, nie mówię, że jest osobą niewierzącą, ale dla niej cały świat to był świat rodziców. To był jej punkt odniesienia. Mama, tata. No i to łatwo zrozumieć, kiedy, nie wiem, tata, mama chwali, kiedy tata, mama mówi, że coś ci się udało, kiedy mama, tata mówi najpiękniej twoje imię, no to trudno nie dziwić się, że ten punkt odniesienia najważniejszy jest właśnie w rodzicach. Tylko już mając ponad 40 lat, ta nauczycielka w ciągu jednego roku te punkty odniesienia straciła i od tego momentu może zaczął się taki twórczy kryzys, że łatwo jest powiedzieć, że rodzice odejdą, ale o wiele trudniej jest żyć z tym, czy przeżywać to. Skończył się ten najważniejszy punkt odniesienia, to znaczy ona nic poważniejszego i bardziej stabilnego nie miała. Prowadzimy w rekolekcję z dla młodzieży w Korbielowie zatytułowane O stworzeniu świata. Nawet namierzyliśmy tam
obserwatorium astronomiczne, można powiedzieć, takiej własnej roboty, ale dość ciekawe. Okazało się, że przynajmniej w materii, w świecie, który nas otacza, takim punktem, który jasne, że się też trochę zmienia, ale jest bardzo, bardzo stabilny i ludzie, już nasze pokolenia wcześniej od nas na tym punkcie opierały swoje, nie wiem, orientacje, mapę, przepowiednie też, to gwiazdy. Gwiazdy, które oczywiście czasami spadają, znikają, czy rodzą się nowe, ale były najbardziej takim stabilnym miejscem. Więc przyznam się Państwu, że kiedy ta nauczycielka, kiedy doświadcza się właśnie takiej ogromnej niestabilności dzisiaj w świecie, to człowiek rzeczywiście nie tyle może nawet lękiem, ale zaczyna się pytać o te rzeczy trwałe. Co tak naprawdę nie zmieni się? Na czym tak naprawdę warto się oprzeć? Na czym warto budować, żeby to się nie rozleciało? Oczywiście też przypominam sobie początek swojego kapłaństwa, kiedy po skończonych studiach tych podstawowych u ojców dominikanów wyruszało się w świat z takim poczuciem, że się jest pełnym siły, że ten świat się zmieni z braćmi, że nic przed nami nie jest jakąś przeszkodą, że możemy nawrócić cały świat. Później się okazało, że przyszedł właśnie taki moment rozczarowania, bo tutaj jacyś ludzie umierają, tutaj jacyś ludzie wątpią, ktoś porzuca wiarę, ktoś się zachowuje dziwnie, a ty jako kapłan w zasadzie coraz bardziej jesteś bezradny, na spowiedzi nie masz, wydaje się, odpowiednich słów czy odpowiedzi na to, o co pytają ludzie. Krótko mówiąc, ludzie się gubią, grzeszą, a ty czujesz się coraz wobec tego bardziej bezradny. Pytanie jest ciągle właśnie o ten punkt. Czy jest coś takiego, na czym można by rzeczywiście to nasze życie oprzeć i mieć poczucie, że to, co budujemy, tym, czym żyjemy, ma swoje uzasadnienie, że nie jesteśmy po prostu głupcami, tak? Nie jesteśmy ludźmi, którzy naiwnie, że tak powiem, pouczają ludzi. Ja przyznam się też wam, że nasze kapłaństwo jest mocno teraz testowane, ponieważ taka forma przepowiadania, mówienia do ludzi trochę z góry, trochę właśnie, że macie być grzeczni, że macie tam pewne rzeczy zrobić i Pan Bóg się wtedy nie pogniewa i będzie was głaskał po głowie. One się oczywiście skończyły. Dzisiaj w zasadzie to ksiądz ma o tyle potężne wyzwanie, że właśnie wydaje mi się właśnie, że musi być świadkiem, co jest bardzo poważnym wyzwaniem i czegoś tutaj absolutnie autentycznego, co w jakimś sensie da się sprawdzić, co się musi sprawdzić, tak? Więc jeżeli chodzi o to, co potem, o to, co jest najważniejsze, to wydaje mi się właśnie to coś, co nie jest w stanie po prostu się zmienić, na czym naprawdę można oprzeć swoje życie, ale to coś nie może być tajemnicze w znaczeniu takim niedotykalne, nieujmowalne, tylko to musi jakby w naszym życiu być przynajmniej możliwe do tego, żeby tego doświadczyć. I później sobie właśnie tak często wertuję Ewangeliusz w poszukiwaniu różnych takich swoich treści, też ze swoimi pytaniami siadam po prostu z Pismem Świętym i otwieram i właśnie w kontekście też ostatnich świąt odnalazłem taki cytat ze świętego Jana, tej mowy Chrystusa, tak, o Jego solidarności, działaniu z Jego Ojcem. W pewnym momencie padają takie słowa. Po pierwsze, Chrystus mówi, że to nie my Go wybraliśmy, ale On nas wybrał w misjach, rolach, które pełnimy. A później mówi właśnie, ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały. To mnie zastanowiło, bo właśnie co do tego mam największe wątpliwości w tej przemijalności, że właśnie w tych najbardziej pobożnych rzeczach wydaje się wszystko rozsypywać. Jakby się dotknąć, nie wiem, demografii, dotknąć się dzisiaj jakiejś wizji, nie wiem, przyszłości. Jasne, że póki młodzi ludzie przyjeżdżają do na przykład domu rekolekcyjnego, to jeszcze łatwo wierzyć, że nie jest tak źle, ale jednak za dużo już wiemy o tym, że trudno jest tą przyszłość naszą oprzeć. W każdym razie nie można naiwnie, patrząc w przyszłość i patrząc, co się dzieje, uważać, że tak można optymistycznie podejść do rzeczywistości. Znaczy, ona generalnie jest przerażająca, tak? Jest jakąś rzeczywistością, której jakby wszystko się rozpada, tak? Już tak bardzo krótko mówiąc. I nagle padają w Ewangelii, która zawsze w moim przekonaniu, w mojej wierze, nie może człowieka oszukiwać. To nie może być Ewangelia, która jest tylko dobrą bajką, ładną, pięknie się czyta, ale musi właśnie być absolutnie zakorzeniona, jeśli to był Chrystus, jeśli to był nasz Zbawiciel, jeśli wszedł w nasze życie. Ona musi być absolutnie zakorzeniona w tym świecie, jakim On jest, w Jego problemach, jakie one naprawdę są. I to mnie dlatego zastanowiło, że nagle Chrystus mówi o trwałych owocach. Takie pytanie też o to, co to będzie
jakie będą zyski z tych naszych różnych postępowań, zadał kiedyś święty Piotr. Zapytał się właśnie, no Panie Jezu, no poszliśmy za Tobą, ale co my z tego będziemy mieli? Panie Jezu tak troszkę to ujmuje w liczbach, że wiele mam, wiele tatusiów, wiele przyjaciół, wiele kolegów, że to się jakoś Pan pomnoży, no i życie wieczne oczywiście na końcu. Więc w tym kontekście chciałbym Państwu jakby zaproponować taką krótką właśnie tutaj refleksję. Mianowicie wydaje mi się, że to, co potem, to, co próbuje jakby Ewangelia wypowiedzieć, czy jakoś to precyzyjnie nazwać, to słowo potem dotyczy naszych owoców. Chrystus nam obiecuje, że niezależnie od tego, jak się czasy będą miały, co nie znaczy, że mamy wobec problemów tego świata przejść obojętnie i naiwnie, ale żeby pamiętać o tym, że dla Chrystusa, dla Pana Boga najważniejsze są owoce. I przeczytałem jeszcze kilka tutaj fragmentów dotyczących obrazu uczt, no bo owoc to jest czymś, czym się chcesz podzielić, nie wiem, owoc życia, owoc jakichś swoich działań, przedsięwzięć, twojej jakiejś dalekowzroczności, nie wiem, twojego syłku życia, przekazujesz komuś, tak, doświadczenie, mądrość. Więc pomyślałem sobie, że najlepszym miejscem na dzielenie tego owocu jest po prostu stół. A tym najważniejszym meblem przecież na Eucharystii, dzisiaj odpowiadaliśmy przed chwilą mszę świętą, jest właśnie stół. I na tym stole nic innego nie leży, tylko owoc pracy rąk ludzkich, tak? Więc tak sobie łącząc te różne teksty, jakoś zrozumiałem i z tym się Państwem chcę właśnie podzielić, mianowicie, że to, co potem, to takie najważniejsze dla Pana Boga, są owoce naszego życia, owoce naszej wiary, owoce naszych przedsięwzięć, jakby niezależnie od tego, jak ciemna jest przyszłość, czy jak niepokojąca jest z tych danych, które dzisiaj możemy sobie jakoś ująć, czy przeczytać. I wydaje mi się, że właśnie to jest taki punkt odniesienia, gdybym mógł jeszcze z tą nauczycielką porozmawiać, wrócić do tej szkoły, to myślę, że właśnie o tym chciałbym z nią porozmawiać. O tym, co potem, o tym, co rzeczywiście człowiek, jest nieprawdopodobnie człowiek może z Panem Bogiem tu, w tej przemijalnej rzeczywistości dokonać, a później oglądać to jako coś trwałego. Jak wstępuje się do zakonu, to tak na początku się bardzo pięknie życie układa w pewnych rytmach, tak, modlitwy, studiów, życia braterskiego i wydaje się, że to jest taki tak idealny świat w pewnym momencie, się tak przynajmniej wydaje na początku, że człowiek ma takie poczucie takiej trwałości, że to nigdy nie zniszczeje, że tylko idzie w górę. A później przychodzi, psychologia to nazywa dezintegracją pozytywną, jak Pan Bóg tak różne kawałki tego zbudowanego przez Ciebie świata, czy świata, w którym żyjesz, rozbiera. Czasem nawet pewne rzeczy do fundamentu. Nie wiem, czy Pan Bóg ma w tym przyjemność, ale też widzę, że to jest Jego dbałość o nasze owoce. On po prostu nie zgodzi się nigdy na to, byśmy budowali coś, co nie stoi. Coś, co pozostanie martwe. Pamiętacie może właśnie Abrahama z tym słynnym wizytą trzech tajemniczych postaci, dokładnie kiedy Abraham cierpi właśnie przede wszystkim taką chorobę, mianowicie miał piękne życie, piękną przygodę z Panem Bogiem, wspaniałe doświadczenia ze swoją żoną Sarą, wędrówkę, w której zaryzykował, zostawił przecież wszystko, a jednak nie miał komu tych owoców swoich doświadczeń, swojej przygody z Panem Bogiem przekazać. Ratuje go gościnność, ratuje go w jakimś sensie umieranie czy zdolność do śmierci dla swojego problemu po to, żeby na chwilę go odłożyć, na chwilę się do niego zdystansować. Może jeszcze w taki sposób, jak chodzę sobie po Gorbielowie i razem z gośćmi wyruszamy na krótkie spacery, to pierwszą rzeczą, jaką bardzo zawsze proponuję moim gościom osiągnąć, to żebyśmy się od klasztoru, od Gorbielowa chwileczkę, dosłownie na moment oddalili, na taką bezpieczną odległość, żeby oprócz klasztoru, budynków mieszkalnych, one stały się na tyle małe, żeby przypominały nam makietę. Dla kogoś, kto jest, ma zdolności plastyczne, byłoby to po prostu łatwe do ujęcia na papierze, bo po prostu te domy, klasztory, to się wszystko upraszcza. Można narysować trzy okna, kilka trójkątów i mamy już całość. Natomiast, jak wiecie Państwo, zbliżymy się znów do klasztoru, znów do wioski, znów zejdziemy do niej, to stajemy przed jakimś domem i on dla nas jest problemem, bo jest za dużo szczegółów. Bardzo trudno go ująć. A już nie mówiąc, jak się żyje w tym klasztorze i człowiek spaceru raz, drugi nie zrobi, to wydaje mu się, że ten klasztor to jest tylko jeden wielki zespół problemów, w większości nierozwiązywalnych. I tak sobie myślę ciągle też o waszym życiu. Metoda więc tych rekolekcji polega na tym, że znów powolutku tak wtłaczam tutaj moment śmierci, umierania, dystansu, możemy to różnie nazwać, ale zostawiamy po prostu jak ten, nie wiem, Piotr, jak inni, troszeczkę wszystko na pewną odległość, to widzimy zupełnie inaczej. Widzimy w pewnej całości. I to mi się też wydaje ważne w tym temacie, że jeżeli naprawdę chcielibyśmy
właśnie osiągnąć tą trwałość naszych owoców, naszych działań, naszych przedsięwzięć, to zdaje się, że właśnie bardzo ważną rzeczą będzie nasze takie delikatnie umieranie dla zbyt mocno, nie wiem, przyklejenia się do pewnych problemów, rzeczy, swojego życia. Ten dystans nie oznacza obojętności, tylko oznacza właściwy, nie wiem, kąt, przestrzeń, odległość widzenia. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że trudno jest to może powiedzieć tu na konferencji, a łatwiej było mi wziąć was na spacer i wam to pokazać, bo jak to się widzi, to coś takiego dociera do człowieka właśnie, czym są rekolekcje, czym jest takie spotkanie z Panem Bogiem, które polega na tym, że na chwilę odrywam się od swojej codzienności po to, żeby do niej za chwilę wrócić, ale w jakimś sensie zupełnie innym. Nie uciec od niej, tylko wrócić, jak bym powiedział, w właściwym sposobie myślenia, właściwym odniesieniu. Więc wracając więc do tematu, jeżeli dla Pana Boga te owoce są bardzo ważne, to już takim może dużym skrótem powiem, Pan Bóg chce, żebyśmy po naszej śmierci zaproszeni na tą ucztę, o której nam ciągle mówi, chociażby przez obraz, doświadczenie Eucharystii, żebyśmy my zasiedli rzeczywiście z Nim przy stole i z tymi, których On zbawi, i mieli naprawdę czym się podzielić przy tym stole. Problem chodzi o to, żeby po prostu nie usiąść przy tym stole z niczym. Tak? Problem polega na tym, żeby właśnie mieć te trwałe owoce. Ktoś z was oczywiście powie, a ten Pan Bóg jest wymagający i tak ciągle nas męka, jeszcze czegoś chce, ja już nie mam siły związać końca z końcem. Jestem już zmęczony, bo wszędzie tylko słyszę to zrób, tamto zrób, tu się podporządkuj, tu jeszcze jest coś do zrobienia. Tak się chciałoby czasami powiedzieć, już nic nie musisz, tylko usiąść, prawda? Dla Pana Boga te owoce są ważne nie ze względu na to, że On sobie po prostu gdzieś siedzi bardzo wysoko na górce i tak z dołu, z góry na nas patrzymy tam na dole i mamy te owoce zbierać nie wiadomo właśnie po co, tylko dla Niego jest to ważne ze względu na nas. Ze względu na nas ważne jest, żebyśmy mieli owoce swojego życia, swojej wiary, swojej nadziei w taki sposób je posiadali, by się móc nimi podzielić przy tym stole. I tak już bardzo precyzyjnie pytając, zaglądam do Mateusza, zaglądam do świętego Łukasza, czym są te owoce, to chcę Państwu powiedzieć, że jest to po prostu rodzaj pokarmu, którym jest po prostu każdy z was. To jest tak, że my karmimy się po prostu sobą nawzajem. Że Eucharystia jest niezwykłym doświadczeniem tego, kiedy na ołtarzu leży, podawany jest nam później jako pokarm, nie rzecz, tylko osoba. I co w tej osobie całe jej życie, które macie zapisane w Piśmie Świętym, które macie ciągle przed oczami, bo ciągle nas mobilizuje się, żeby te wydarzenia, to wszystko, co jest tam zapisane, nie przeżywać tego jako pamiątki, jako jakiejś historii pięknie napisanej życiem Pana Jezusa, tylko żeby to były wydarzenia, które będą miały miejsce i wydarzą się w naszym życiu. To znów kolejna taka ilustracja. Udało mi się z jednym z ojców udać na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, ale w taki sposób, żeśmy sobie nie załatwiali żadnych biur turystycznych, żadnych większych grup. Nawet byli niektórzy zdziwieni, jak to dwaj księża i nie ma grupy. Kogoście tu tylko siebie przywieźli, a to egoiści okropni, tak? Ale to była pielgrzymka. Właśnie w poszukiwaniu tego miejsca stałego. I odkryliśmy w tej Ziemi Świętej jedną mianowicie rzecz. Wcale nie trzeba do niej jeździć, ale ona daje możliwość taką odkrycia. Kiedy patrzysz się na pielgrzymów z jakiejś perspektywy, właśnie z pewnej odległości, widzisz, że ludzie przyjeżdżają tam, żeby dotknąć miejsc, których to wydarzenia mamy właśnie wszystkie zapisane w Piśmie Świętym. Jest tam duże prawdopodobieństwo tych wydarzeń, bo tam bardzo ludzie mocno jednak trzymają się tradycji. I okazuje się, że to pytanie, jakie sobie zadaliśmy właśnie, to po co to wszystko? Czy jest to tylko takie wielkie przedsiębiorstwo, nie wiem, ojców franciszkanów, tudzież innych instytucji, żeby po prostu zarabiać pieniądze, czy coś więcej? Okazuje się, że odpowiedź gdzieś w takiej linii, że co roku przecież w liturgii wszystkie te wydarzenia w kółko powtarzamy i to ma coś właśnie z takiej pielgrzymki do Ziemi Świętej. To jest ciągłe nawiedzanie i tych miejsc, i można powiedzieć tych wydarzeń, które tam miały miejsce, ale po to, żeby umożliwić sobie z pomocą Pana Boga, żeby one się wydarzyły w moim życiu. I Państwo dobrze wiecie, że no z tych najważniejszych chyba wydarzeń, no to jest oczywiście przyjęcie przez Chrystusa ciała, czyli Chrystus, Bóg nagle ma skórę, Boże Narodzenie, a kolejnymi wydarzeniami, które przeżywamy w liturgii, to też jest, przeżywam zupełnie bliskie, myślę, i jakoś oczywiste, to jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. I tak sobie pomyślałem, proszę Państwa, jeśli te wydarzenia będą miały miejsce w naszym życiu, one się pozwolimy, żeby się wydarzyły teraz, tutaj, to my się naprawdę mamy czym dzielić przy tym stole, przy którym usiądziemy razem. My będziemy po prostu się w tym niebie naprawdę dobrze czuli. Problem polega na tym, że
tak jakoś to odczytuję, czytając to Pismo Święte, że to nie jest tak, że można do niema kogoś na siłę tam wciągnąć. Ja się nie dziwię pewnym ludziom, którzy tam nie chcą być i mówią o tym wprost. Tylko niebo to jest też jakiś rodzaj dobrego samopoczucia, w związku z tym, że nagle człowiek odkrywa, że się po prostu tutaj dobrze czuje, że jest w stanie rzeczywiście w tej zespole, którym się tam znajdzie, się tam po prostu odnaleźć, odnaleźć swoje miejsce. I może dlatego tak bardzo Bóg walczy o nas, żebyśmy to potem zagospodarowali w taki sposób, by się zajęli tym swoim powiedziom dzisiaj. W odpowiedni sposób zajęli się dzisiaj, żeby to potem oznaczało dla nas szczęście, a nie nieszczęście. Nie zagubienie, a odnalezienie. I dlatego wydaje mi się, ten obraz uczt, który jest opisany i u Łukasza, i u Mateusza, jest dość istotny, bo on mówi nam o pewnym wyzwaniu, w którym stoi przed nami i którym możemy wzrastać. Możemy sobie te owoce przygotować. Więc ja takim bardzo prostym słowem próbuję powiedzieć, że to po prostu oznacza, krótko mówiąc, niewątpliwie narodziny Boga w naszym życiu, bo bez tych narodzin w jakimś sensie nikt z nas nikt nie będzie sobą. To jest takie dotknięcie Pana Boga, dotknięcie Boga ze skórą. Właśnie idąc do ludzi, trzeba go gdzieś znaleźć właśnie, żeby miał skórę, żeby to nie była idea. Nie była jakaś tylko poprawna formułka, tak? Ale jeszcze najważniejszą z tych rzeczy, którą tamte są też bardzo ważne i bez nich też byłoby to niemożliwe, wydaje mi się po prostu, proszę Państwa, że to jest po prostu śmierć. Śmierć. Śmierć każdego z nas po to, żeby móc, to jest taki paradoks wiary, rzeczywiście żyć dla innych, tak? I to jest coś, co znalazłem w tej Ziemi Świętej. Te wszystkie wydarzenia, zrozumiałem, że one nie są tylko miejscami do nawiedzenia, do przypomnienia sobie przeżycia jakiegoś religijnego. To są wydarzenia, które mówią o mnie, o moim życiu, że chcą się zakorzenić w moim życiu tak, by stały się moim wydarzeniem. To chodzi o to, żebym ja się narodził, że Bóg się w moim życiu narodził, żebym, krótko mówiąc, umarł i w ten sposób mógł przyjąć nowe życie, tak? I w tym się rodzą te owoce, którymi możemy się podzielić. W związku z tym może troszeczkę o tych ucztach powiem, bo wydaje mi się to dosyć istotne. Mianowicie, kiedy sobie otwieramy Ewangelię według świętego Łukasza, kiedy mamy opis jednej z tych uczt, mowa jest o tym, Pan Jezus chwilę wcześniej dokonuje uzdrowienia człowieka, jak zawsze to pewno w Piśmie Świętym jest dość mocno zaznaczone, w szabat. W ten sposób próbuje uzmysłowić tym, którzy są jego przeciwnikami albo którzy czytają to Pismo Święte, że Pan Jezus zawsze jest po stronie człowieka i zawsze służy człowiekowi, dlatego szabat nie może być ważniejszy od człowieka. Uzdrawia ten szabat, a znajduje się na uczcie, na której po prostu wydarzyło się coś takiego, że po prostu ludzie, którzy tam przyszli, kłócili się o pierwsze miejsca. To nie jest tylko kwestia faryzeuszy, bo jakbyście zaglądali w opis Ostatniej Wieczerzy, to samo robią uczniowie w najważniejszym momencie. Ostatniej Wieczerzy uczniowie jeszcze się kłócą o to, kto jest z nich ważniejszy. I tu Chrystus pięknie opowiada w zasadzie o Bogu Ojcu, opowiada tak naprawdę o Nim, o pewnej konstrukcji Pana Boga, która wymaga, czy jest w tym znaczeniu dla nas wyzwaniem, że bardzo mocno jakby staje przed nami takie zadanie, by zmienić sposób myślenia o Panu Bogu. To jest dość istotne, dlatego że my żyjemy tak, jak po prostu Boga widzimy. Jeśli widzimy Go źle, to też tak żyjemy. Jeśli widzimy Go prawdziwego, dobrego, rzeczywiście takim, jakim jest, nasze życie też się w tym momencie zmienia. To jest taka pewna współzależność. Więc widzimy Pana Boga jako sługę. Jako kogoś, kto cały czas jest w swojej konstrukcji, nie kimś, komu mamy służyć. Proszę zobaczyć, czasem mówi się o kapłanach, o ludziach, jesteś kimś, kto służy Panu Bogu. To jest nieprawda. Pan Jezus zresztą to wyraźnie powie. Nie przyszedłem po to, żeby mi służono, tak, tylko żeby służyć. I to jest dla mnie taka ciągle przemiana, takie wyzwanie dla właśnie tych owoców, które mają być potem, żeby o tym pamiętać, ale po prostu pamiętać w taki sposób, że tak żyć. Że ja jestem po to, żeby nie tyle Panu Bogu, co służyć drugiemu człowiekowi, a Bóg jest dla mnie po prostu jakimś przewodnikiem w tym wszystkim, jak to dobrze robić, tak? I tu chciałbym Państwu właśnie zwrócić na to uwagę, że te pierwsze i ostatnie miejsca o tyle nie mają sensu, że i pierwsze i ostatnie miejsce jest przez Boga zajęte, tak? Ludzie się często bardzo mocno sprężają i tracą mnóstwo energii, bo ciągle mówią, muszę zrobić wszystko, żeby Pan Bóg na pierwszym miejscu. To jest jakiś absurd oczywiście, dlatego że Pan Bóg i tak jest, niezależnie od tego, czy tam Go postawisz, czy nie postawisz po prostu. I drugi problem, mianowicie ktoś bardzo pokorny w swojej pobożności mówi, no
muszę zrobić wszystko, żeby na ostatnim miejscu, bo Pan Jezus tak chce. To też nieprawda, bo to ostatnie miejsce jest właśnie przez Chrystusa zajęte, no więc nie próbuj siedzieć Mu na kolanach, tylko osiądź na przedostatnim miejscu. Znów wydaje mi się, że kiedy mówimy o tym ważnym momencie naszych owoców, a więc o tym, co potem, jest bardzo ważne takie określenie sobie pewnej strategii swojego życia i przełożenie całej tej energii na rzeczy, które są istotne, mianowicie, żebyście Państwo znaleźli w ogóle swoje miejsce, właściwe miejsce przy tym stole. Jeszcze raz powtarzam, pierwsze jest zajęte, więc już się o to nie kłóćmy. I ostatnie także. Trzeba gdzieś między pierwszym a ostatnim znaleźć właściwe miejsce. I to wydaje mi się kapitalnym wyzwaniem dla naszego życia, dla naszej codzienności. Państwo pewno też pamiętają, że Pan Jezus do końca swojego tu życia ziemskiego miał ogromny problem ze swoimi uczniami, szczególnie ze świętym Piotrem, ponieważ do końca tego życia ziemskiego apostołowom po prostu nie przyszło do głowy, nie wiem, nie byli w stanie przyjąć takiego Boga. Chcę wam przez to pokazać, że każdy z nas ma ogromny opór na Pana Boga, niezależnie jak będzie deklarował, że chce Go przyjąć. I my się musimy z tym liczyć, że nie jesteśmy lepsi od świętego Piotra, nie jesteśmy lepsi, nie wiem, od apostołów, tak? Nie jesteśmy lepsi od ludzi, których historię czytamy w Piśmie Świętym. Oni nam ujawniają naszą konstrukcję. Jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę o własnych siłach nie są w stanie przyjąć Boga takim, jakim On jest. Paradoks polega na tym, że my jeszcze w tym wszystkim potrzebujemy Pana Boga, żeby Go takim przyjąć, jakim On jest. I proszę się nie dziwić, ale to może być dla nas wszystkich bardzo ważny moment naszej przygody z Panem Bogiem, jeśli Państwo dochodzą, czy dojdą do takiego momentu, że rozczarują się swoimi bliskimi, ludźmi, z którymi żyjecie, rozczarujecie się sobą, to też bardzo ważny moment w życiu, i rozczarujecie się Panem Bogiem, to może być genialny moment na to, żeby zacząć to, co się zaczęło na przykład w życiu świętego Piotra, że on wreszcie był zdolny przyjąć, tak? Zdolny przyjąć od Pana Boga to, co Pan Bóg chciał mu podarować. Dopóki Piotr nie rozczarował się sobą, nie zapłakał nad sobą, to było po prostu niemożliwe. Nie było sensu wciskać Piotra, czy zmuszać go do tego, ponieważ jego drogi w jakimś sensie, oczywiście zewnętrznie wszystko było poprawnie, ale od wewnątrz, to byli zupełnie dwie różne osoby, które rozeszły się ze sobą, Pan Jezus i święty Piotr. Jakby nie bójcie się, że w waszym życiu możecie mieć takie poczucie, że to się, nie wiem, dokonało, że tutaj jakiś spór się toczy między wami a Panem Bogiem. My nie możemy być święci, nie możemy pominąć drogi, która po prostu do tego Pana Boga tak prowadzi. Więc rozczarowanie ludźmi, rozczarowanie sobą, rozczarowanie Panem Bogiem może być bardzo istotnym momentem dla naszych owoców, dla naszych rzeczywiście trwałych owoców, żeby one były i żeby Państwo się mogli rzeczywiście przy tym stole podzielić sobą. I tutaj wydaje mi się, że to jest ten moment właśnie, kiedy człowiek ma takie wyzwanie od Pana Boga, żeby umrzeć dla samego siebie. Myślę, że to jest proces całego życia. Ale nie wiem, czy Państwo sobie kiedyś o tym myśleli, ponieważ my czasami jesteśmy wpatrzeni w nasze dzieła, nasze dobre uczynki, w naszą pobożność i nam się wydaje, że gdzieś tu jest ten najważniejszy akcent postawiony. Ja przyznam się, że mam, oczywiście nigdy bym tego nie kwestionował, nie wolno tych rzeczy porzucić, ale przyznam się Państwu, że akcent wydaje mi się właśnie postawiony na to właśnie, w zależności jak potrafimy umrzeć dla siebie, jak potrafimy umrzeć, w takim stopniu jesteśmy, krótko mówiąc, w pełni żyć. Na tyle, na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście porzucić samych siebie, porzucić swoje plany, swoje kalkulacje, swoje wszystkie skrojone niestety na ludzki sposób punkty odniesienia, na tyle jesteśmy w stanie w rzeczywistości przyjąć to, co Bóg nam chce dać. I nasze te ręce są ciągle zaciśnięte, ciągle są skupione, żeby się bronić, nie są w stanie tak naprawdę do końca przyjąć to, co naprawdę by mogło być dla nas zadatkiem tych owoców, trwałych owoców, które moglibyśmy się z ludźmi podzielić. Sięgam później po następny tekst, też opisu uczty. Państwo na pewno pamiętacie, jest u Mateusza opowieść o uczcie królewskiej, gdzie zaproszeni nie mają czasu, żeby przyjść. Mają tyle zajęć i tyle obowiązków, zupełnie jak dzisiaj, że po prostu nie są zainteresowani Panem Bogiem. I znów w tej opowieści, w jej całym powiedziałem kontekście, Pan Bóg chce przede wszystkim pokazać darmowość. To jest kolejna taka rzecz, która mogłaby nam bardzo pomóc, żebyśmy wydali te owoce trwałe. To jest czymś, co się też, myślę, zmaga człowiek przez całe życie. My ciągle żyjemy w perspektywie, tak nam też to dyktuje świat, w którym żyjemy, jego mentalność, że na miłość, że na uwagę, na to, żeby ktoś nas pokochał, trzeba zasłużyć. I my to idealnie przekładamy na Pana Boga, co absolutnie nie mamy do tego prawa, bo Bóg jest po prostu inny.
Bóg w tej opowieści mówi po prostu o darmowości, zostali zaproszeni. To znaczy nic nie muszą, tak? Mają tylko przyjść, tak? Mają te swoje, powiedziałem, różne zajęcia na chwilę zostawić, tak? Jak z tym Korbilowem, oddalić się na jakiś dystans i zobaczyć to inaczej, tak? Ich na to nie stać. Zobaczcie, co się zaczyna dziać. Z tych ludzi ujawnia się agresja. Oni nie tylko odmówili z pewną emocją, że nie są zainteresowani, oni pozabijali jeszcze te sługi, tych posłów, którzy przyszli zaprosić na ucztę, tak? To jest też taka dziwna, ale sprawdzająca się nam rzecz w naszym życiu codziennym, że kiedy próbujemy do ludzi, do siebie, do ludzi, wobec których jakiś Pan Bóg nas posyła, być grzeczni, nie działać siłowo, to często jesteśmy na pozycji przegranej. Że lepiej czasami wychodzi to ludziom, którzy próbują perswazją, siłą, pewną presją wymusić czy wymóc od innych ludzi, nie wiem, posłuszeństwo. Znaczy, chodzi o to, że tym ludziom, którzy zostali zaproszeni na ucztę, łatwiej by było, gdyby Pan powiedział, macie się stawić, baczność, spocznij, tak? Natomiast, że ktoś mówi, możecie, nie musicie, zapraszam, to brzmi to tak miękko i tak grzecznie, że człowiek nagle ujawnia w sobie brak zainteresowania, brak, nie kieruje się lękiem, tak? Mówi sobie, to nie jest najważniejsze, to nie straszy, to nie jest może pożyteczne i zostawia, prawda? Ja mam takie czasem doświadczenie też w relacji z ludźmi, że czasem człowiek się czuje właśnie przegrany, tak? Bo łokciami by było łatwiej, bo postawiać ludzi po kątach byłoby łatwiej. Ale właśnie to znów jest konstrukcja Pana Boga, to znów jest jakiś Jego obraz, o którym mówi Chrystus, że to jest ktoś, kto nigdy nie przymusza. Ktoś ma taką cierpliwość, że nie musi się spieszyć, tak jak ludzie muszą, bo mają określony i skończony czas. A w przypadku Pana Boga jest to ciągle taka zdolność do czekania, do cierpliwości. Ilustracji jest sporo, najważniejsza, syn marnotrawny. Czyli nie przyszło nam kiedyś do głowy, żeby powiedzieć Bogu Ojcu, a po coś w ogóle pozwolił, żeby się ten marnotrawny syn pogubił, tak? Po co on w ogóle wyruszał w tą drogę? A to jest właśnie ta Boża cierpliwość. To jest taka ujmowalność Pana Boga w Jego konstrukcji, że On i tak to wszystko ogarnia. Że On tak jakby w tym wszystkim jest, tak? Co nam do głowy nie przyjdzie, bo jak ktoś się gubi, tam się wydaje, że Bóg też go zostawił. To nieprawda. I potrafimy czasami zachowywać się w taki dziwny sposób, mianowicie, że mówimy, Panie Boże, to ja Cię bardzo proszę, ja tego człowieka będę próbował zbawić, a Ty go pokochaj, tak? A Pan Bóg mówi, nie, kochanie, tutaj akcenty są inaczej rozłożone. Znaczy, to Ty spróbuj pokochać tego człowieka, a ja go zbawię. Więc jeżeli chodzi o tą ucztę, o ten brak czasu, to chcę właśnie Państwu powiedzieć, że ta darmowość jest bardzo ważnym wyzwaniem, ponieważ gdyby Państwo zaczęli tak na siebie patrzeć, gdybyśmy tak na siebie nawzajem zaczęli patrzeć, gdybyśmy wreszcie zaczęli uwalniać się i pozwolić się uwolnić od tego okropnego zasługiwania. Byśmy przestali w taki sposób się zachowywać, że my coś w ogóle musimy, tak? Nasze talenty pozostałyby bezpieczne, nie musielibyśmy ze sobą rywalizować, w razie nie w tak niezdrowy sposób, a mielibyśmy mnóstwo czasu dla siebie, którego nie mamy i to jest przekleństwem, myślę, znów dla naszych owoców, które w ten sposób nie mogą być trwałe. Bo przy tym stole, jak się będziemy dzielić, to właśnie czas będzie, znaczy ta zdolność do przyjęcia drugiego człowieka będzie najważniejsza. I tu właśnie o tej śmierci można by to tak jeszcze sprecyzować, że każda Eucharystia, jak Państwo przychodzicie do Kościoła, proszę zobaczyć, że ten element śmierci, takiego uspokojenia dla wszystkich różnych swoich ambicji jest bardzo ważny. Ponieważ w tej wieczności, jak zasiądziemy, my tymi powiedziałbym, małymi śmierciami, jakie tutaj się dokonują, kiedy siadamy z drugim człowiekiem przy stole, tam będziemy mogli zaistnieć w taki sposób, że będziemy zdolni do tego, żeby przyjąć kogokolwiek, kto tam z nami usiądzie, posłuchać, przyjąć się tym człowiekiem, jego historią. Będziemy zdolni do tego. Natomiast najpierw trzeba umrzeć przy tych stołach, które mamy w naszym domu. I tu jest problem, że Eucharystia nie da się przełożyć, nie wiem, tak jak modlitwa Ojcze Nasz, jak nie ma się doświadczenia Ojca, jak nie ma się doświadczenia stołu w domu, to Eucharystia zostaje tylko ideą. Tak? To zostaje to znów czymś obcym. A przecież to w domu są te pierwsze momenty, kiedy umieramy dla siebie nawzajem, kiedy zostawiamy na przykład w święta. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj choruje na taką chorobę, nienawidzi świąt. Nienawidzi świąt. To jest kolejny taki akcent bardzo ważny a propos tej opowieści dla ludzi, którzy nie mieli czasu, by skorzystać z tego zaproszenia, że praca, proszę Państwa, jest na drugim miejscu, na pierwszym jest świętowanie. A myśmy dzisiaj znów odwrócili porządek. Pierwsza jest praca, świętowanie, jak będziemy mieć czas. To jest kolejna przeszkoda,
w osiągnięciu tych trwałych owoców. Wiecie, jak będą strasznie dygotały ręce ludziom z braku komórki, tysiąca i różnych innych rzeczy, jak oni pójdą do wieczności, tak będą wszystko drgało i on tak się będzie przy tym stole zachował. Ja po prostu naprawdę uspokajam już dzisiaj ręce, żeby w tym momencie, przynajmniej chciałbym, żeby mi to wyszło, że spokojnie położę na stole i one się tak uspokoją i tak będę siedział, prawda? I będę zdolny przyjąć kogoś bez tych drgawek takich właśnie. No, nie wiem, nie umiem już w ogóle z tym walczyć. Może jest mi o tyle łatwiej bez komórki, bez komputera w jakimś sensie żyć, ponieważ to była jednak moja rzeczywistość gdzieś wcześniej. Ale przyznam się Państwu, że dla mnie to jest szalenie irytujące. Dla mnie, jak, czy jestem w pociągu, czy jestem wśród własnych braci, jak ktoś tą komórkę czy inny sprzęt wyciąga tak przed nosem, przerywa ci w połowie rozmowy, w ogóle gdzieś rwą się te jakby takie zupełnie podstawowe, powiedziałbym, sposoby zachowania, w których ta uważność, taka, powiedziałbym, możliwość wysłuchania się były możliwe, bo organizowaliśmy wokół tego życie, prawda? No więc myślę, że jakby to jest taki drugi, kolejny punkt, mianowicie taka zdolność do umierania. Każde nasze zasiądzięcie przy stole z bliskimi, z kogoś, kogo idziemy odwiedzić, jest jakimś zadatkiem tych dobrych, trwałych owoców, ponieważ my wtedy umieramy przy tym stole dla siebie. No chyba, że ktoś siada w gości u kogoś i przyjmuje taką zasadę, że teraz po to przyszedł, żeby się wygadać, prawda? Ale czasem, myślę, przy dobrym, powiedziałem, takim smaku i zachowaniu, to przecież przychodzimy też właśnie, żeby też posłuchać drugiego człowieka i to jest o wiele piękniejsze i lepsze. To jest tak, jak ktoś mówi, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu, więc może dając swoją ciszę dajemy coś o wiele więcej niż kiedy sprzedajemy kilka znów kolejnych swoich historii i ploteczek. To taka rzecz, która wydaje mi się jeszcze ważna a propos śmierci. I wreszcie jeszcze jedna opowieść, którą sobie tutaj chciałbym zacytować, nim zrobimy przerwę i później chciałbym Państwu kilka jednak rzeczy w obrazach pokazać. Mianowicie jest jeszcze przypowieść o winnicy. Ona w jakimś sensie ma związek i z owocami, no bo winnica, będziemy tłoczyć, tak, wino, ale też ma właśnie dużo wspólnego z tą zapowiedzianą ucztą, do której Pan Bóg nas zaprasza do przygotowania się do niej i do takiego myślenia, co potem. Mianowicie, pamiętacie, że ta winnica została podarowana i w pewnym momencie gospodarz, właściciel przychodzi i właśnie domaga się owoców, tak? Tych owoców nie po to, żeby tylko je zebrać i mieć z tego zysk, chce, żeby one stały się czymś, czym będzie się można właśnie dzielić z innymi. I okazuje się nagle, że spotyka się z pewną wrogością, wręcz z zawłaszczeniem. W końcu okazuje się, że właściciel, czy oznajmia się właścicielowi winnicy, że on tutaj nie ma prawa wchodzić, bo ci, którzy dostali ją w darze tylko i w dzierżawę, mają własny pomysł, jak ją zagospodarować i co z niej zrobić. Ciekawe, bo winnica jest też obrazem Kościoła. I tutaj myślę bardziej o nas niż o ludzi na zewnątrz, że pytanie, proszę Państwa, właśnie na ile, przecież to chyba nie jest jakiś wyrzut i jakiś brak taktu, na ile właśnie w Kościele jesteśmy, bo nam się to należy, bo wyssaliśmy to z mlekiem matki, bo czujemy się tutaj właścicielami tej przestrzeni, a na ile ciągle drżymy i mówimy sobie, Boże, no inni Boga nie wierzą albo jeszcze tej wiary nie otrzymali, ale jestem w tym Kościele. Jaki wspaniały dar, prawda? Jakie wspaniałe perspektywy, nie? Ja sobie po prostu tak myślę cały czas o tej winnicy w perspektywie też na przykład, nie wiem, życia w zakonie, życia w waszych rodzinach. Na ile rzeczywiście jesteśmy w stanie żyć taką prawdą, że nic nam się właśnie nie należy. Na ile to nie jest deklaracja, tylko rzeczywiście takie jest to codzienne wstawanie rano i mówić, Panie Boże, pogoda może jest wstrętna, ludzie może też niezbyt przyjemni, ale ja Ci po prostu dziękuję, tak? Dziękuję Ci za siebie, za ludzi, za życie. Ja Ci dziękuję za ten dar, którym dysponuję, tak? I to jest dla mnie opowieść, która pokazuje, jak niesamowita jest prawda o takiej konstrukcji człowieka, że my jesteśmy tacy dwubiegunowi. Z jednej strony jesteśmy ludźmi, którzy są zdolni do wielkiej miłości, a z drugiej strony jesteśmy zdolni do wielkiego zła, do wielkiego okrucieństwa wobec siebie, wobec innych, tak? Ta winnica pokazuje, jak bardzo łatwo człowiekowi się może zatrzeć w pamięci, kim jest, jak się tu pojawił, od kogo jest, tak? I że nie jest właścicielem niczego, nawet swojego życia. Choć tak dzisiaj się to promuje, że prawo mam do swojego życia, że wszystko jest tam prawo. Prawda? To jest dla mnie taka ważna też opowieść a propos owoców, że one się skądś biorą. To znaczy, że ktoś wymyślił całą tą drogę do dojrzewania tych owoców, że jesteśmy w ogrodzie, który ktoś pielęgnuje, ktoś przycina, że my nie jesteśmy właścicielami, nie możemy z gruszki zrobić jabłoni nagle, że każdy z nas ma swoje role w życiu, każdy z nas ma
to niezwykłe, powiedziałem, dar przejścia przez to życie, którym jesteśmy w tym życiu prowadzeni. I tu myślę jeszcze takim jednym akcentem, który warto dopowiedzieć, a propos tego, co potem, ale w związku z tym zagospodarowania tego dzisiaj, odpowiedzenia właśnie Boże obietnice, tego siedzenia za chwilę przy stole razem z innymi i bycia szczęśliwym. Mianowicie wydaje mi się taką dość istotną rzeczą, żeby o niej tutaj Państwu wspomnieć czy zaznaczyć. Może to zilustruje taką sytuacją, która mi się zdarzyła i od której jakby bardzo świadomy przynajmniej jestem tego. Będąc jeszcze w szkole średniej, jeździłem oczywiście tak jak dzisiaj uczniowie to robią, próbowałem sobie uzupełniać swoje wykształcenie i po południu jeździłem na korepetycje. To wyglądało tak, że wyglądało w ten sposób, ja jestem z Poznania, że z centrum miasta podjeżdżałem sobie takie 20 minut takim autobusem przegubowym. Jak się usiadło w tym autobusie zupełnie z tyłu, to on tak wspaniale podskakiwał. Tam można sobie było odpocząć i tak przymrużyć oczy i zapomnieć w ogóle o 8 lekcjach w tygodniu, bo to tak mniej więcej wyglądało wtedy. I pamiętam, że tak bardzo wyraźnie odezwał się we mnie taki głos, który mówi: Marek, natychmiast, nie pomyśl, nie za chwilę, tylko natychmiast, idź do przodu autobusu, tam gdzie siedzi kierowca, po prostu przejdź cały ten autobus do przodu, tak? Słuchajcie, to jest ułamki sekund, ale odkryłem coś takiego, że człowiek rozmawia ze sobą i mówię sobie, nie będę tego słuchał, to jakieś nieracjonalne, głupie, jakieś myśli się tam plączą w oczy, w ogóle akysz, akysz, prawda? A z drugiej strony mówię sobie, a co mi szkodzi? Jeżeli to się nie sprawdzi, jeśli to nie ma żadnego znaczenia, to już nigdy więcej tego głosu nie będę słuchał. Rzeczywiście w tych ułamkach sekund toczy się ta rozmowa, podjąłem decyzję, idę do tego kierowcy, słuchajcie, kilka minut później dokładnie w to miejsce walnął tramwaj. Także pewno już nie miałbym dzisiaj zdrowego kręgosłupa, albo po prostu bym nie żył, ale osmysłowiłem sobie w tym momencie, znów człowiek jest niezwykłą przestrzenią, w której odzywa się przewodnik. Znaczy, wiele głosów może być, mój może być, nie wiem, diabła, może być jeszcze jakiś zachcianek, ambicji, ale też potrafi się odezwać głos, który jest bardzo poważnym dla nas wsparciem, żeby dojść do tych owoców, tak? Żeby ta droga nie była tylko nasza, według nas, według naszych punktów odniesienia. To się zdarzyło gdzieś tam bardzo dawno, ale od tego momentu nie mogę się już nie liczyć z tym, że ten głos jest bardzo ważny w człowieku i że on się odzywa nie na zewnątrz, tylko w człowieku. Się studiuje różne postacie z historii chrześcijaństwa, chociażby takie, które miały jakieś takie no bardzo spektakularne, można powiedzieć, nawrócenie, no to właśnie myślę o świętym Augustynie, który mówi w swoich wyznaniach, które zawsze polecam, żeby czytać, bo jest to niezwykły język w ogóle tych wyznań, który mówi nagle o życiu wewnętrznym. Nie mówi o kolejnych promocjach, o kolejnych jakichś rzeczach zewnętrznych, tylko uczy nas języka, o naszym wnętrzu, które często jest zapoznane, jest jakoś opuszczone przez nas, a tam się dokonuje najważniejszy dialog. I tam właśnie święty Augustyn mówi coś takiego, że szukał rzeczywiście nawet Boga na zewnątrz, nie mógł go znaleźć, znalazł go w sobie. To jest taka przestrzeń, którą nie lekceważył w przygotowaniu się do tych trwałych owoców, dlatego że tam jednak coś bardzo ważnego przebiega. Więc tak sobie pomyślałem, nie wiem, jak to Państwo mają pewnie w swoim zwyczaju, bo ja cały czas podchodzę tutaj do Waszej obecności, do Was w taki sposób, że Wy to wszystko po pierwsze wiecie, choć czasami jest to jakaś metoda, żeby przypominać sobie rzeczy oczywiste, a z drugiej strony po prostu pomyślałem sobie, że moglibyście tutaj tysiąc razy jeszcze mądrzejsze rzeczy powiedzieć właśnie na ten temat, na temat tych trwałych owoców, ale myślę, że warto sobie jakoś to uświadomić, że ten głos może odezwać się tylko wtedy, kiedy jest systematycznie słuchany. I to nieprawdą jest, że jak chodzimy na mszę świętą i słuchamy Słowa Bożego i dobrych kazań, to wystarczy. To jest kwestia, jak po prostu jeżeli coś, a konkretnie moje pomieszczenie, mój dom nie jest posprzątany, to jakbym tam przyniósł najświętsze, najpiękniejsze rzeczy, w tym brudzie po prostu i tak to się zagubi. W tym bałaganie i tak nie będzie tego słychać. Nie? Więc tak przyznam się, że w tym zabieganym świecie, od czego nie jesteśmy absolutnie wolni, dominikanie na pewno, w ramach takiej ekologii i pilnowania tego głosu staram się, czy proponuję innym, żeby 10-15 minut dziennie, systematycznie siadać ze sobą w pokoju, wyłączyć wszystko, tak? Usiąść i posłuchać samego siebie. Posłuchać naprawdę, co mówi mój organizm, chociażby to nie było poprawne i było zupełnie inne niż, nie wiem, każe mi mama, tata, Pan Bóg, nie wiem, znajomi, tak? Opinia, nie wiem, telewizor, czy jakiś komentarz, czy nie wypada, tak? Zacząć odkrywać, co naprawdę do mnie mówi moje własne wnętrze, czy ja czegoś chcę, czy nie chcę, czy ja czegoś pragnę, czy czegoś nie pragnę, żebym to wiedział. Ale powiedzcie Państwo, do czego to zmierza? Że później na tej uczcie,
Państwo naprawdę potraficie karmić sobą, bo macie kontakt ze sobą. Uczymy się tego teraz tutaj, żeby później nie dawać ludziom bubli, nie dawać poprawnych odpowiedzi, tak jak z tą, już nie pamiętam, czy dobrze to powtórzę, ale jakaś tam na lekcji, tak, religii pada taka, takie pytanie, co to jest takie rude i skacze po drzewie i Jasiu mówi, że no, jak znam panią katechetkę, to Pan Jezus, ale po mojemu to wiewiórka, nie? Więc wiecie państwo, to jest niezwykłe, jak się z wami można spotkać i nagle zaczynacie mówić już nie o pogodzie, już nie o takich rzeczach bezpiecznych, ale nawet jeżeli to są bardzo proste rzeczy, jakieś wasze spostrzeżenia, mówicie językiem własnego kontaktu ze sobą. Ja po prostu cały czas tęsknię za takimi rozmowami, bo naprawdę można być zmęczonym, kiedy ciągle się w ramach takich, nie wiem, porządków, pewnych zobowiązań, obowiązków, nie wiem, idzie do szkoły, idzie się do dorosłych i ciągle się jest w roli takiego właśnie gościa, który no, jest zobowiązany, żeby przed ludźmi poprawnie wystąpić. To może być kazanie, to może być rekolekcje, to może być konferencja. Można bardzo, powiedziałbym, poprawnie wszystko sobie przyciąć i tak was występować, a wy będziecie jeszcze przy takiej, no i jest dobrze i jak sobie ciągle będziemy kiwać, nie? A mnie się ciągle wydaje, że my księża zagubiliśmy to, co powinno być wobec was, myślę, też pewną naszą uczciwością. My nie powinniśmy wam podawać słodkiej waty, tylko naradzić się na wasze niezadowolenie, na wasze skrzywienie, jak ksiądz może tak mówić, prawda? Ja oczywiście nie mówię o tym, żeby przekroczyć tutaj pewną granicę, która w ogóle oznacza no, po prostu misję, jaką pełnimy wobec was, ale ona nie oznacza, że wam słodzić, tym bardziej sobie, prawda? I dlatego wydaje mi się, że jak przychodzicie do księdza i mówicie mu po mszy świętej w różnych celach, macie swoje jakieś tam też swoje dobre intencje, wspaniałe proszę księdza kazanie. Mówię, bardzo dziękuję pani, a może pani mi powie, co się pani nam podobało w tym kazaniu. A nie wiem, ale miło się słuchało, prawda? Prośba do was, żebyście nigdy tak księdza nie psuli, tak? Właśnie ksiądz błaga was, pragnie, żebyście przyszli z konkretem, bo tylko to księdza formuje do pewnego autentycznego kontaktu z wami. My na pewno zawaliliśmy wiele rzeczy jako księża wobec was z własnej winy, ale czasem jest to układ zbiorowy, w którym także przykładacie do tego rękę, żebyśmy byli tacy nieostrzy, niekonkretni, niejednoznaczni. I to jest kwestia, nawet nie chodzi już o księży, to jest kwestia po prostu naszych rozmów, tak? Ja bardzo lubię kawiarnię, bardzo lubię sobie usiąść przy ciastku, bardzo lubię tak zwaną kawę, bo w moim domu to niekoniecznie oznaczało małą czarną, tylko słodkie po prostu, tak? Ale wiecie co? Najbardziej jestem zadowolony z takich spotkań, w którym czułem, że ten człowiek ma kontakt ze sobą i mówi całym sobą, a nie tylko jakąś półeczką, a reszta jest powyłączana, nie? Całym sobą to znaczy, widzę, że ten życie, czym człowiek ma kontakt ze sobą, jest po prostu takim, powiedziałbym, podmiotem, tak? I czyni tę rozmowę właśnie rozmową dwóch podmiotów, a nie jakiejś właśnie poprawności, potwierdzenia sobie różnych poglądów i tak dalej. Ja oczywiście tego tematu nie wyczerpię, ale zauważcie, ciągle mówię o uczcie, ciągle mówię o stole i w zasadzie takie lądowanie, zaraz po przerwie będziemy sobie mogli to zobaczyć na obrazach, to chciałbym wam bardzo życzyć właśnie tej śmierci. Może to jest bardzo dziwne życzenie, może powiedzieć, że to jest w ogóle śmieszne, ale właśnie nie chcę wam życzyć niczego innego, tylko tej śmierci, która oznacza prawdziwe narodziny. I chciałbym wam tej śmierci życzyć właśnie w taki sposób, jak to zresztą zobaczymy na obrazach, kiedy zobaczycie Chrystusa, człowieka też, który całe swoje życie służył człowiekowi w taki sposób, żeby tego Pana Jezusa prawie, że nie było, tak? Znaczy, żeby zrobić miejsce temu człowiekowi, żeby ten człowiek mógł zaistnieć, mógł być sobą. Tego chciałbym bardzo wam życzyć, żebyście umierali przy swoich stołach w domu, umierali właśnie dla siebie, żeby wam Pan Bóg odbierał różne wasze, może wspaniałe pomysły, ale które nie prowadzą do tych trwałych owoców. To jeszcze może już tylko taka ostatnia ilustracja, po części jeszcze potwierdzając, co to mówiłem o spotkaniu ze sobą samym, ale która też mówi właśnie o takim, myślę, bardzo ważnym sposobie umierania. Bo możecie to jakoś patrzeć na to troszeczkę tak katastroficznie, a mi się wydaje, że to no może nie jest miłe, ale czasem idzie takimi drogami, które byśmy nawet nie przewidzieli, tak? Nie sobie nie wyobrażali. Ja w pewnym momencie tego swojego kapłaństwa no, odczuwam też taki kryzys, tak, że jestem pewnymi rzeczami, nie wiem, oswojony, znudzony, to się ciągle powtarza, nagle widzę, że po prostu powtarzam się w pewnych rzeczach, że odgrzewam już stare kotlety, no jest coś takiego, tak? Jeden ze starszych moich ojców mówił, Marek, jedź sobie w styczniu, w lutym nad morze, nad Bałtyk, zamieszkaj sobie w jakiejś kaszubki i po prostu rób sobie tak codziennie jakiś spacer wzdłuż morza, ludzi w ogóle nie ma, spróbuj
w ten sposób jakby uczynić swoje wnętrze przestrzeń rozmową ze sobą, z Panem Bogiem. Początek był po prostu dla mnie nieznośny, dlatego że to morze szumi, to tak rytmicznie, że po prostu zasypiałem, już nie mówiąc o niskim ciśnieniu w ogóle. Ale patrzę, to morze jest takie monotonne, to jest takie nudne, by się tak chciało przerwać to jakoś. I dopiero jakiś był taki moment przełomowy, kiedy zauważyłem, że to morze, gdybym do niego wszedł kilka metrów do przodu, to bym utonął, tak? Znaczy morze ma głębię. I tak chyba w życiu jest. Tak jest właśnie z Panem Bogiem, że najpierw nie jesteśmy może jakoś oszukiwani, ale musimy przejść tą nudę. To jest taki pierwszy krok, taka pierwsza, powiedziałam, przestrzeń, którą trzeba przekroczyć, żeby później w tą głębię trafić. Albo inaczej, mam taką świadomość, że ciągle nam się mówi, że jest kolejny ląd do odkrycia, kolejna przestrzeń do zagospodarowania, tak? Bardziej w poziomie. Natomiast ten ojciec mi proponował, że Marek, weź łopatkę i zacznij tam, gdzie stoisz, kopać coraz głębiej. Zobaczysz kolejny wymiar tej przestrzeni, którą Pan Bóg daje nam dla naszych trwałych owoców, że to nie jest tylko pozioma przestrzeń, tak? To nie jest tylko horyzontalna przestrzeń, to jest głębia. To jest czasem ten wymiar, który najbardziej gubimy, tak, w naszym życiu, a jest istotny. Żeby mieć tam korzeń, żeby się zakorzenić, żeby krótko mówiąc powiązać pewne rzeczy, a nie być takim fruwającym ptaszkiem, prawda? Jak sobie tam tym morzem tak chodziłem, kroczyłem, to muszę wam powiedzieć, że to były dla mnie najpiękniejsze rozmowy, w których udało mi się fajnie przygotować, dobrze przygotować do spowiedzi. Nigdy nie miałem czasu na dobre przygotowanie do spowiedzi. Znaczy, na spotkanie ze sobą po to, żeby się spotkać później z Bogiem, który potrafi przyjąć moje życie, je pojednać i poskładać, tak? Jakoś okazało, że te rzeczy, które gdzieś tam wypowiedziałem w pośpiechu, w jakichś schematach, nie wiem, z książeczek, z różnych swoich jakichś takich niedokończonych pewnych rachunków sumienia, że one są jeszcze inaczej. Mówię sobie nawet do siebie, tak? Marek, to było dobrze, ale za chwilę słyszę jakiś taki dziwny głos, mówi: Marek, nie mów tak, bo nie było dobrze. Nie? A to mówię na przykład, a to, tam gdzieś sobie sięgam w przeszłość, żeby ją tak jeszcze raz Panu Bogu całą oddać, a to było fatalnie. A tu za chwilę taki głos: Marek, nie przesadzaj, nie było źle. Nie? I wiecie, to jest dla mnie właśnie, żebyście mnie zrozumieli, że nie rozumiecie mnie, że śmierć, nie rozumiecie mnie, że śmierć to znów będzie jakieś tam biczowanie, jakieś straszenie, czymś okropnym nagle. Nie. Ona ma jakąś, od tej śmierci, o której mówię, dla tych dobrych owoców trwałych, ona ma już gdzieś jakąś radość, ona ma już jakieś światełko, ona ma już jakąś pewną, nazwijmy to przyjemność, tak? Bo coś się w sobie przekracza. Człowiek siebie po prostu przekracza. Swoje miary, swoje punkty odniesienia. To jest ciekawe. Może bo tak, paradoksalnie czuję się jak już bardzo stary produkt spożywczy leżący z bardzo przekroczoną gwarancją świeżości i spożycia i nagle zmieniają mu datę, nie wiem dlaczego, i się okazuje, że dalej jest świeży, nie? I da się jeść, nie? I tego chciałbym wam bardzo życzyć, ale też wydaje mi się, to też pokażemy zaraz na obrazach, że potrzebujecie jakiegoś punktu odniesienia. I oczywiście chodzi o Chrystusa, chodzi o naszego Chrystusa, który jest na ołtarzu, który jest właśnie w Eucharystii, ale w praktyce, jak idziecie z Nim później w codzienne życie, tylko no to kończę, potrzeba drugiego człowieka, dla którego się umrze. Drugiego człowieka, dla którego się codziennie umiera. Potrzeba człowieka, w którym się przeglądniemy, jak w tym punkcie odniesienia, żebyśmy to nie byli my. Żeby to nie było patrzenie w lustro, w moje odbicie, tylko w człowieka, który. I to jest dla mnie taka ważna, już naprawdę kończę, ilustracja tej śmierci, żeby pozwolić, żeby z tego mojego bliźniego, dla którego żyję, wyszło całe zło, które Bóg chce przemienić, zbawić, pokonać. To już kiedyś Państwu na konferencji mówiłem, więc tylko to powtórzę, bo wydaje mi się to bardzo ciekawa, a bardzo jakoś niedostrzeżona chyba metoda, sposób umierania dla tego życia, o którym mówi Kościół Wschodni. Mówi o tym, czy mówią chrześcijanie Wschodu. Mianowicie, że tak tutaj w Łodzi sobie łatwiej to wyobrazić, że mamy tu dużo kamienic i część z nich jeszcze jest tak zachowana, że ma te frontalne wejście oficjalne i wejście na zapleczu. I normalnie jak goście wchodzili do właściciela kamienicy, do gospodarza, w tym oficjalnym wejściem, to wszelkie kłótnie, spory, jakieś hałasy, niepoprawności, one się jakby chowały pod dywan. Gość wchodził, miał poczucie, jaka zgrana rodzinka, jaki fajny dom, jaki tutaj fajni gospodarze i służba mieszkają, tacy wszyscy zgodni. Natomiast jeśli ktoś chodził, i tak właśnie było, wchodził wejściem tylnym do tej kamienicy, to się nikt nie przejmował. Dalej się kłócili,
było tak, jak w domu nikt nie sprzątał na wariata, bo przecież to nie goście, tylko swoi. I służba doskonale wiedziała, jak to jest u państwa, państwo widzieli, jak to jest u służby. I to jest właśnie niezwykły sposób służenia Chrystusa i umierania dla nas. On tak to robi i tak robił, że wchodzi tylnym wejściem. Państwo się nie spodziewajcie, że przyjdzie wam frontalnym wejściem. Patrzycie, ale nie w to wejście. On przyjdzie was przechytrzy, przyjdzie wam tylnym wejściem, ujawni wam wasze różne chowane rzeczy, których się wstydzicie i najchętniej sami byście chcieli powiedzieć sobie, nie ma ich, ale są. Ale to jest też nasza służba wobec siebie nawzajem. My musimy pozwolić, żeby z nas wyszło to wszystko, co jest prawdziwym złem, żebyśmy naprawdę mogli się zbawić. I to znaczy nasze umieranie dla idei, dla pięknych obrazków, dla, nie wiem, żony, którą się już tak wytresowało, brzydko mówiąc, że ona już nic nie mówi, nic nie myśli, już tak nas, krótko mówiąc, traktuje, że już tak musi być, może mąż zaraz krzyknie. Odwrotnie, tak, współmałżonek odwrotnie. Takie są strasznie smutne małżeństwa, które są tak poprzycinane, poprzykrajane, tak, gdzie nie można już powiedzieć, co się myśli, bo już nawet nie wiadomo, czy to tam samodzielnie myśli, bo to już wszystko zostało zniszczone. Nie? A tu Chrystus pokazuje nam tak piękny sposób, który, proszę pamiętać, to nie jest wszystko. Później jest naprawdę zmartwychwstanie, bo dopiero w tym można oddychać. Dopiero wobec tej prawdy można coś naprawdę zrobić. Nie malować kolejnej jakiejś, nie wiem, makijaży, które później ciążą człowiekowi, bo to już kolejna warstwa. Nie? I tego chciałbym Państwu życzyć, a zarazem, no nie wiem, jakoś zaprosić Was też do modlitwy takiej, myślę, w codziennym życiu, żebyście właśnie o taką śmierć dla siebie prosili. Nie chodzi mi o fizyczną, chodzi mi o tą, która teraz następuje w życiu, dla tych dobrych owoców. Żeby te owoce wasze okazało się, że ktoś przy tym jeszcze stole siedzi, dzięki wam, czysty, we właściwej szacie, żeby go tam gospodarz nie wyrzucił, bo tak się zdarzyło w tej jednej z opowieści, że jeden przyszedł nieprzygotowany na zaproszenie, żeby dzięki wam inni się też mogli przygotować. To myślę, że to już taka kropka nad i w tym naszym temacie.